Siemano, z tej strony Herbu i zapraszam Was na 8 odcinek Gierkowych Okazji, w którym to omówię Fanty, które udało mi się wyrwać na tegorocznej edycji Poznań Game Arena. Zapraszam! A więc słuchajcie, tegoroczna edycja Poznań Game Arena, czyli PGA 2023, przeszła już do historii. W zasadzie to minął już praktycznie tydzień od jej zakończenia. Aczkolwiek mi się udało kupić i dostać parę fantów na tym wydarzeniu i pomyślałem sobie, że nagram dla Was filmik, w którym po prostu te rzeczy omówię i podzielę się z Wami informacją, co za ile tak naprawdę dostałem. Na starcie jeszcze powiem tylko, że już te paczki wcześniej rozpakowywałem, zresztą zapraszam serdecznie do mojej relacji z PGA 2023, link do niej powinien pojawić się właśnie na górze o teraz i tam już omawiałem pokrótce, co udało mi się wyrwać na tym PGA, ale pomyślałem, że co tam, nagramy filmik, zresztą dobra okazja, żeby nagrać gierkowe okazje, których dawno zresztą na tym kanale nie było, ze względu na to, że tak ostatnio kasą nie szastam, nie kupuję tyle nowych gier. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale póki co jest to, co jest, więc no słuchajcie, lecimy z tematami. No fanty, które udało mi się kupić na PGA, lecimy. Pierwsza rzecz to jest Mystery Gamers Pack. Mystery Gamers Pack dorwałem na stanowisku Good Loot, czyli w zasadzie Senegi. O co tutaj chodzi? To jest paczka z fantami, niespodziankami, z gadżetami z różnych gier, za którą dałem 120 zł, 119,99, zresztą widać tutaj cenę, a w środku producent obiecał mi, że podobno tutaj te gadżety mają wartość 209 zł, czyli 90 zł więcej. No brzmi nieźle, także mówię, biorę. Szczególnie jeszcze, że tego typu imprezy jak targi PGA, no to jednak sprzyjają, że tak powiem, rozrzutności. No też się dałem złapać. No ale zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Więc tak, 120 zł i w środku mamy... Lecimy. W środku jest tak. Koszuleczka Dying Light 2. Wygląda to w ten sposób, to jest przód, to jest tył. Tak wygląda koszulka Dying Light 2, Good Loot, oficjalna Techland. Proszę bardzo, widać do kamery, ciach, metka, ciach, ciach. Koszuleczka w rozmiarze M, plus jest taki, że kupując takiego boxa możemy sobie wybrać rozmiar koszulki, czyli nie ma, że tak powiem, tego ryzyka, że dostaniemy, nie wiem, za duże bądź za małe coś, także to akurat jest jak najbardziej na plus. Dobra, rozmiar M, koszulka Dying Light 2, biała. Mi się podoba, będę na pewno używał nagrywek na kanale. Dla odmiany w końcu wystąpię w czymś białym, a nie jak zwykle w czerni. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, numer 2. Fant numer 2 to jest taki oto kubek z Kangurka KO. Kubek wygląda w ten sposób. Proszę bardzo, ciach, ciach. To jest kubek termiczny, to jak się coś ciepłego naleje, to on wtedy tam jeszcze się dodatkowo świeci. Tak wygląda Kangurek KO kubek. No, mój synek 4-letni jest przeszczęśliwy, że ma nowy kubek. Tak Wam powiem. Kolejną rzeczą, która była w tym pudełku za 119 zł, przypominam, są puzzle. Puzzle Good Loot. I do tych puzzli jest oczywiście obrazek, który przedstawia, co będzie po ich ułożeniu. To są puzzle z Assassin's Creed Valhalla. Troszeczkę szkoda, że tak powiem, ten, kto tworzył tego Mystery Boxa, nie pokusił się o dodanie jednak pełnowymiarowego plakatu. No, na pewno by się łatwiej i przyjemniej wtedy układało. Tak to trzeba się posiłkować tylko taką karteczką A4 małą. No, co wiadomo, znacząco utrudnia temat. Jeżeli układacie puzzle, no to na pewno o tym wiecie. Puzzle, ja jestem zadowolony, zresztą jestem dosyć fanem puzzli tych Good Loot, szczególnie bardzo fajna seria, to jest gamingowa. Mam nawet 1, 2, 3, 4, 5 już w kolekcji tych paczek z puzzlami Good Loot. Nawiasem mówiąc, grafikę do tych pudełek tworzył niejaki Kowal z Fakesforge, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Słuchajcie, także fajnie. Puzelki zawsze spoko. No oczywiście, tak jak widzicie, one są bez tego oryginalnego pudełka, to po prostu są wrzucone w worku i do tego jest ten obrazek, czyli, że tak powiem, gotowy zestaw do ułożenia i tyle. Dobra. I ostatnią rzeczą, która była w tym pudełku, jest Fallout 76 w wersji na PlayStation 4. Fallout 76, jakaś to jest reedycja, bo widzę, że również z dodatkiem Wastelanders, także
No, słuchajcie, jest gra na PS4, całkiem spoko. No, wiadomo, że nie jest to gra o nie wiadomo jakiej wartości. W zasadzie nie wiem, czy tego Fallouta nie można za darmo czasem pobrać. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale tak mi się wydaje. W każdym razie jest to wydanie pudełkowe, jest płyta i jest też dodatek na płycie, jest to reedycja. Fallouta 76 na płycie już mam. Także zobaczymy, może jakiś konkurs się wrzuci na kanał. Dobiorę jeszcze jakieś rzeczy i jakiś konkurs się wrzuci na kanał. Zrobimy giveaway'a czy coś prostego, żeby zasubować, udostępnić i będziemy wysyłać nagrody. Lecimy dalej. Słuchajcie, 119 zł, takie pudełeczko, Mystery Gamers Pack. Kupiłem na targach PGA na stanowisku Good Loot, czyli stanowisku Cenegi. Powtórzę jeszcze raz, tak, mamy koszulkę, mamy puzzle, mamy kubeczek i mamy grę na PS4. Cztery rzeczy. Całkiem spoko, myślę, nie jest tak źle. Fajna koszuleczka, oryginalna, kubeczek też, synek zadowolony, także mi się wydaje, że git. Dobra, odkładam to na bok. I słuchajcie, tak, na tym samym stoisku dokupiłem sobie jeszcze za 30 zł takie oto skarpetki z Cyberpunka 2077 z logiem Samurai. Czemu je kupiłem? No jak to czemu? Będą mi pasować do koszulki, nie? A tak ogólnie to dokupiłem, ponieważ skusiła mnie pani sprzedająca na stanowisku Cenega Good Loot tym, że jeżeli się przekroczy tam pewną kwotę, to się dostali jakieś gratis. Ja mówię, no to dobra, ile tam brakuje? Tam paręnaście złotych brakowało, no to cyk, skarpeteczki wjechały. Trzy dyszki takie skarpetki. I przejdę od razu do gratisów, mianowicie tak. Gratis dostałem taki komin. A ten komin to jest Dying Light 2. Ciach. To jest gratisik. I uwaga, kolejne puzzle. Do tych puzzli już dostałem plakat pełnowymiarowy, nie tylko karteczkę A4. I słuchajcie, wszystko byłoby mega spoko, gdyby nie fakt, że niestety, ale... O, proszę bardzo, ale... Ten piękny plakat przedstawiający Ciri i Geralta siedzących sobie przy ognisku, to nie są te puzzle. Niestety, nie wiem, czy to był celowy zabieg, że po prostu tam pani losowo wrzucała plakat jakiś z puzzlami, pach, masz gratis, nara, czy faktycznie się machnęła, no tego nie jestem w stanie stwierdzić, tak czy inaczej gołym okiem widzę, że to jest po prostu inny wzór niż to, co jest przedstawione tutaj. Nawet wyszukałem w internecie, jaki to jest wzór i faktycznie to jest też wzór z Wiedźmina 3, ale inny. Inny wzór z Wiedźmina 3. Tak czy inaczej same puzzle, no jak najbardziej to są te same z tej samej serii Good Loot, czyli bardzo dobrej jakości, jeżeli chodzi o wykonanie samych puzzli. No i to wszystko jest gratis, przypominam, tak? Także dobra pomyłka zaszła, jeżeli chodzi o ten plakat. Aczkolwiek no sama inicjatywa na plus, że można było wyrwać taki dodatek. No myślę, że spoko, no jedyny problem będzie z ułożeniem, że trzeba będzie posiłkować się jakimiś obrazkami z internetu. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, to daję na bok. Pach, to jest druga paczka puzzli. Plakacik składam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cyk. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, taki... Oto Mystery Pack, Mystery Box, no ale to jest Mystery, ewidentnie bug w zasadzie. O tym wspominałem na filmie z tego roku i na zeszłorocznej relacji, że te torby za 5 dych, no to jest taki bardziej dropshipping niż faktycznie oficjalne, licencjonowane gadżety. Widać, że część tych tematów, które tam się w środku znajdują, to jest po prostu AliExpress. Ale czemu ja to kupiłem? No ponieważ mój 4-letni synek jest po prostu mega fanem Mario, no i wiadomo, o co chodzi, tak? No jak jest mega fanem Mario, no to Mario nie mogło zabraknąć. Więc tak, w takiej paczce za 5 dyszek pluszak Luigi, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest breloczek, taki, proszę bardzo. I trzecia rzecz, to jest, proszę Państwa, przypinka. A więc tak, trzy rzeczy, no 5 dych za taki zestaw. Sami ocencie, czy warto. Ja uważam, że warto jak najbardziej, ponieważ uśmiech dziecka był bezcenny. No. Synek jest przeszczęśliwy, że ma nowe gadżety z Mario. Zresztą miał wcześniej pluszaka Mario takiego samego. Teraz przyszedł Luigi do kompletu, więc jest bajeczka. Dobra, to dajemy na bok i ostatnia rzecz. Luigi niech sobie tu będzie do kamerki. Sorry, Luigi, niech się nie tak mocno walnąć. Ostatnia rzecz, aha, jeszcze zanim ostatnia rzecz, to jeszcze za 40 zł
do kompletu dla syna kupiłem taką oto poduszkę. Cztery dyszki za taką poduszkę, to jest Mario z Super Mario filmu. Raczej wątpię, żeby to była oficjalna poduszka wydana przez Nintendo, licencjonowana, ale jest jak najbardziej motyw Super Mario, także cztery dyszki, taka poduszeczka. Tam były różne poduszki zresztą z gier, z przeróżnych gier i manki, anime i one wszystkie były za 40 zł. To jest format Jasiek, po prostu. Dobra, to dajemy tutaj. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to jest darmożka, którą wyrwałem na stanowisku z Bandai Namco, grając w Tekkena 8. A więc tak, szybki przegląd tej darmożki. Pierwsza rzecz, plakacik elegancki. Nie wiem, czy on się zmieści w kadrze. Plakacik elegancki Tekken 8, tak się prezentuje. To było wszystko w paczce. Znaczy, to było wszystko gratis. Taki plakacik Tekken 8 jest. Całkiem spoko, fajny plakacik. Druga rzecz, ponieważ tamto stanowisko współpracowało, było powiązane ze współpracą Sony i słuchawek InZone, więc tak, tutaj rzucone zostały wlepeczki InZona i smyczka taka Sony InZone. No darmożka typowa. Do tego jeszcze, abym pominął, Tekken 8, taka opaska na rękę. Też wjechała, to też wszystko był gratis, jeżeli chodzi o stanowisko Bandai Namco, gdzie można było sobie 8 Tekkena popykać. I myśmy to zrobili z całą ekipą, z którą byłem na PGA. Zresztą przypominam, także jeszcze raz odsyłam Was do mojego ostatniego, najświeższego filmu przed tym, czyli relacji z PGA 2023. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to dokładnie wyglądało, to serdecznie zapraszam. To była taka drobna dygresja, a na sam koniec jeszcze to pokażę, tylko że to wszystko było zapakowane. Taką torbę Tekken 8. Torba całkiem spoko. Znaczy, no nie powiem, żeby to był jakiś gadżet pierwszej potrzeby, niesamowicie dla mnie wartościowy, ale torba spełniła swoje zadanie. Dzięki temu, że ją miałem, mogłem sobie tam inne fanty powrzucać podczas spacerowania po targach. Także całkiem spoko. Torbę sobie odłożyłem tam na bok. No i tak to wygląda. Słuchajcie, takie gadżety udało mi się nabyć / dostać. A więc podsumowując raz jeszcze, takie fanty udało mi się wyrwać, tak jak tutaj widzicie, to wszystko kosztowało mnie tak. Ten box to było 119, poduszka 40 to jest 160, Mario 5 dych to jest 210 i tyle, reszta była gratis. Także słuchajcie, 210 zł za te wszystkie fanty, mi się wydaje, że chyba nawet spoko. Nie jest tak źle, pomijając fakt tych paczek z dropshippingu, jak ja to mówię, za 5 dych, które tam powiedzmy, że średnio się opłacają. Tak na przykład z samego tego Mystery Boxa jestem bardzo zadowolony i z gratisów, które dostałem, no bo puzelki i komin wjechały. Także bardzo fajnie. Myślę, że całość całkiem, że tak powiem, sensowna cena i jak za rzeczy, które dostałem, 210 zł, to nie jest taki straszliwy wydatek. Co Wam mogę powiedzieć jeszcze na koniec? Mianowicie tak, jak już wspominałem, Fallout to jest powtórka, już mam dubla, mam już Fallouta 76. Myślę, że któryś z puzli również przeznaczę na konkurs, także jeszcze podobieram trochę gadżetów i zrobimy jakiś fajny konkurs na kanale, gdzie po prostu roześlę Wam nagrody. Zobaczymy jeszcze, na czym będzie konkurs polegał, może jakieś udostępnianie, subowanie, coś w tym stylu, coś prostego. Nie bójcie się, żadnych wierszyków, piosenek ani innych pajacyków nie trzeba będzie robić, także myślę, że coś fajnego sobie wymyślimy. A tymczasem ja Wam jak zawsze bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje filmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał, że gadżety Wam się podobały, które udało mi się wyrwać. A jak nie, to piszcie w komentarzach również śmiało. Do czego zachęcam? Piszcie w komentarzach ogólnie, ponieważ komentarze sprawiają, że film nabiera rozpędu, nabiera zasięgu w magicznych algorytmach YouTube'a. Co mi bardzo pomoże oczywiście, także będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie komentować pod filmem. A przy okazji oczywiście jak zawsze zachęcam do łapkowania i subowania. Raz jeszcze dzięki wielkie za to, że ze mną jesteście i widzimy się i słyszymy w kolejnych filmach na kanale. Na razie, cześć!